Witam na konferencji prasowej po meczu MKS Kluczbork Stal Mielec. Wynik 0-1. Są z nami trenerzy obu zespołów. Trener MKS Kluczbork pan Tomasz Asenski i trener Stali Mielec pan Zbigniew Smułka. Najpierw proszę o zabranie głosu trenera gości. No miło jest wrócić na pewno w miejsce, gdzie prawie rok ciężkiej pracy. Wielu przyjaciół czekało, to jest fajne. Blisko domu mecz, to też jest bardzo fajne. Natomiast ja chciałem dzisiaj zacząć tak troszeczkę inaczej. Otóż chcę pogratulować gospodarzom determinacji, walki. Naprawdę było widać, że ten zespół walczy o życie i takiej ilości fauli z obu stron w tym spotkaniu ja dawno, dawno nie widziałem w jednym meczu. Natomiast gratuluję mojej drużynie zwycięstwa, bo naprawdę to jest bardzo trudny teren i bardzo trudny mecz. Wszyscy poobijani. Szkoda, że nie skończyliśmy go wcześniej, bo mieliśmy co najmniej kilka sytuacji na to, żeby dać bramkę na 2-0. Ale przede wszystkim 0 z tyłu cieszy i 3 punkty przywiezione z naprawdę trudnego terenu. Uważam, że ta drużyna, znając ich charakter i ambicje, napsuje krwi jeszcze nie jednemu, a moim piłkarzom gratuluję zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o komentarz. Gratuluję trenerowi zwycięstwa i piłkarzom Stali, bo wypada. I zasłużyli na to zwycięstwo, myślę, w sensie takiej walki wolicjonalnej, tak? Nie chcę oceniać na sytuację, którą sobie stworzyła Stal, myślę, że klarowniejsze, ale to nie jest jakby główne meritum mojego przemyślenia co do oceny tego meczu. Z reguły mecz toczy się do strzelenia pierwszej bramki. Ta pierwsza bramka zawsze decyduje. Tracimy ją w okolicznościach według mnie nie do końca przekonujących, tak? Bo gdzieś ktoś w kuluarach przestrzega nad krytykowaniem arbitrów, którzy tak naprawdę nie ponoszą żadnych konsekwencji. Pan Lasyk tydzień wcześniej z jednej ręki robi 2 rzuty karne w Legnicy. 5 dni później czy 7 dni później sędziuje w Zabrzu i nie ma konsekwencji. Trenerzy tracą pracę na skutek błędów sędziów i dziś z 3 zagrań ręką rywala nie gwizdzi ani jednego rzutu karnego. A zapasy w polu karnym, oczywiście nie mam materiału wideo, ale to są w dwie strony takie sytuacje, przynajmniej po 3-4 w meczu i sędzia podejmuje taką decyzję, nie wiem czy odpowiedzialnie do końca, czy czym się sugeruje, tak? Bo w drugą stronę bramkarz nie trafia piłką w piłkę, pięścią w głowę Ganowicza i się przewraca, krzyczy, wiadomo, ratując się w starciu i nie jest rzut karny, ale to nie chciałbym, żeby to był jakiś temat zastępczy teraz, że chcę jakby, no nie wiem, zamydlić komuś oczy, tak? Prawda jest taka, że nie zagraliśmy w pierwszej połowie dobrego spotkania. Przeciwnik na wiele nam nie pozwolił, a po analizach wcześniejszych wiedzieliśmy, że będzie to bardzo mobilny, bardzo dobrze zorganizowany w grze, w odbiorze ten zespół i będzie strasznie ciężko. Przyjęli nas, można powiedzieć, na własnej połowie i z naszymi atutami, tak powiem, fizycznymi ciężko było się przedrzeć, tak? W drugiej połowie reagowaliśmy, trochę recepta była, żeby dłużej tą piłkę porozgrywać ją z prowadzeniem trzeciego zawodnika w linii obrony, żeby te przestrzenie się powiększyły, no i to przynosiło jakiś efekt, tak? Tego miejsca zrobiło się trochę więcej. No niestety skończyło się to dla nas po jakiejś, no nie wiem, błahej piłce, którą chciał zgrywać Maciej Załęcki do bramkarza. Niestety się pomylił, zrobił się rzut rożny, po rzucie rożnym bramka i potem było już bardzo ciężko. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie ma, to dziękuję.